Shouldn't have gone so deep. Cześć wszystkim, witamy was w kolejnym odcinku z Subnautiki Nitrox. I w międzyczasie, zanim zaczęliśmy nagrywanie, przyszło do nas komunikat radiowy, więc go teraz odsłuchamy. Aurora, this is Sunbeam again. We just picked up a massive debris field at your location. I didn't know how bad... how many of you... I didn't know. We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Sunbeam out. What else can I say? The only time I parked a rig this big on a rock that small was in VR. And I blew it. It's a bad option, all right, but so are all the others. No cóż, życzymy ci szczęścia w lądowaniu. No, mamy nadzieję, że nas uratujesz. Noc się zrobiła. To dziwnie wygląda, bo cały Seva, jego awatar jest czarny, a jego nóż się świeci. Nie wiem czemu. Ej, wasz nóż też się świeci. Też no tylko skaner tak jakby... Skaner się nie świeci, ale też jest jasny. No właśnie. Czekajcie, apteczkę sobie wezmę, użyj. No to nie wiem co... Kto wypuścił flarę? Ja trzymałem w ręce, tak tylko. Aha, prześwituje od góry. O nie, apteczka się kieruje. Ojeju, Kasper, wiesz, że ty się kręcisz na głowie? No to... Ty się kręcisz na głowie. Czekaj, gdzie on jest? W bazie tu. Dobra, czekajcie, bo pasowałoby nam skraftować konstruktor baz. Koder. I ile mamy miedzi? Słuchajcie. Miedzi ile mamy? Pasowałoby nam mieć dwie. Obecnie zero, bo ja na konsolę miedzi. Pojazdów zrobiłem dwie. Ja nie, no mam, to... nie mam zero. No to szukajcie miedzi, bo nam potrzeba dużo miedzi teraz. Dwie miedzi aż. Tytanu mamy od groma, a po prostu zwykłej miedzi nie można znaleźć. A, to roślina światłowa. Srebro już mamy do tego, bo już mam zaawansowany, znaczy mam zwykły zestaw elektryczny. Miedź, no. Czemu to jest tak ciężko dostać? Jest do zwykłej Subnautiki taka modyfikacja, która pozwala, że przy zeskanowaniu znanych elementów dostajemy nie dwa tytany, ale jeden tytan i jedną miedź. No i to jest całkiem pomocne, no bo miedź jest trochę rzadka. Właśnie fajnie by tak było. No ale Nitrox nie działa, nie współpracuje z innymi modami niestety. Jedynie co to jakiś tekstur, znaczy jakieś shadery. Siarka jaskiniowa. No miedź, no muszę... Mam próbkę wodoru. Proszę. Tytan, ja... Tytanu mi teraz nie potrzeba. Miedź? Jest, mam jedną miedź. Jeszcze jedna. Słuchajcie, jedna miedź. A jest do czego nie potrzebna... Tytanu? Próbka tytanu. Jest do czegoś potrzebna. Próbka tytanu? Tak. Jest coś takiego w ogóle? Tak. Nie próbka tytanu, tylko próbka wodorostu, no. A wodorostu, no tak, do wóch jest do szatki. Ja taki dezorientowany byłem. Od kiedy jest próbka tytanu? Dobra. Musimy szukać. Tej miedzi. A zróbmy jakiś magazyn, no bo mi się skończy miejsce. I... Nie no wiem, właśnie to chcę zrobić, dlatego szukam miedzi. Nie... Bo nam potrzeba miedzi, żeby fabryka, znaczy budowniczy baz. Żeby... Nie wiem, czy będziecie wiedzieć, o co mi chodzi, ale jest taka jedna gigantyczna kość, do której... No znalazłem srebro, to jest... O, brawo.
Lorurkowiec olbrzymi. Dobra, wypowiedzenie. I w nim jest, i w nim można przejść do tej jaskini, jest masa tych. A to wiem, jest takie jedno miejsce, czekaj. No, proszę. Ja się niego szukam. Miedź tytan, ja. Bo w nim jest miedzi dużo. O, no. Ten. Fragment pułapki grawitacyjnej. Ale ją chyba mieliśmy, czy nie mieliśmy? Nie wiem. Skanowałeś? O. No, a nie mieliśmy jednak. Dobra, zatrzymuję się. Polecam, żeby wychodzić z wody, jak macie 40 tego. Kurde, co robi ten stalker, jak się wystraszyłem. No, dalej rób bąbelki. Jest. Jeszcze troszeczkę i będę miał pełen. Ja szukam właśnie tej kości gigantycznej. Ona jest przekozacka, jak nie ma się żadnej miedzi i tak dalej. Chyba ją znalazłem. Tytan mi się nie słyszał. Jest, no, mamy to, jest. Jest, nareszcie. Tytan. Nie, to nie on. Ja szukam. Czekaj, czy to jest ta kość? Mam. To jest. A ja wezmę tą kość gigantyczną. Nie jestem pewien, ale z niej można chyba tworzyć wodę. Coś jest tam z niej, na pewno. Jest jakieś jedną rzeczy, którą potrzeba, żeby stworzyć jedną wodę. Mam. Mam już, jest, dobrze. Jeden mieć. Bo z was jest gigantyczną kość, jak chcecie, to do mnie przypłyńcie. Tu jest baterie. Macie baterię? Nie mam. Gdyby mógł ktoś stworzyć baterię i ja teraz po próbkę koralowca to grzyb kwasowy. Trzeba i ten mieć. No, mierz. Ruda mi rana jest. Jak chcecie, to do mnie popłyńcie, bo ja znalazłem na tą jaskinię gigantyczną, gdzie jest strasznie dużo tych. No to tak. Znajdź po prostu sobie ten miedź i będzie nam potrzeba jedna bateria. I w końcu będzie to załatwione. Czekajcie, mam 18 o 2. O, jest. Dobra, i teraz miedziany mam dwie miedzi znalazłem. Miedziany przewód. Gdzie jest miedziany przewód? A, elektronika. Aż dwie miedzi już mamy. Narzędzia. Czekaj, czego mi brakuje do konstruktora baz? Co jest nie tak? Nie, tu... zbudujemy bazę? Co? Ja nie zdążyłem wykraftować tego, dobrze. To jest zasoby, elektronika, zestaw elektryczny. Miedzi. Czekajcie, to ktoś wziął zestaw elektryczny? Ja nie. I bateria, jedna bateria, dobra. Tu chyba grzyb kwasowy, ale się mylę. Już go nie ma. Jak się wystraszyłem. Sebastian, masz tam miedź? Tak, mam dużo miedzi. Na baterię mi potrzeba po prostu. Mam 5 miedzi. Dobra, idę do bazy. Nie widzę. A, tu jesteś. W tamtą stronę, w tamtą. A chcecie iść do tej jaskini? Mogę... Nie, co? Chciałbym zbudować konstruktor baz, bo naprawdę mam... tak zapchany. Dobra, to wkładam do tego, do schowka. To... Ale schowek jest pełen. I czemu tu są dodatkowe płetwy? Nie wiem. W sensie, jakby ja te płetwy miałem, bo mi się skopiowały jakoś. Czekaj, to je po prostu wyrzucę, bo one nam nie są potrzebne. Spadły, no to niech se spadły. I teraz możesz to włożyć. Już. Mieć. Raz, dwa i jeszcze grzybek, dobra. O grzybek to się szybko obleci. Grzybek. Tu jest. A to trzeba do Steamowa zobaczyć. Do Steamowa? Do Steamowa potrzeba... do Simofa ja już ci mówię, co potrzeba. Musisz mieć sztabkę tytanu, ogniwo energetyczne, dwa razy szkło, smar i ołów. Dobra, mam. Konstruktor baz. Jest.
przetwarzania. A mamy masę tytanów, więc można... Ej, to teraz każdy dostanie ten konstruktor, ba? Nie, bo w sumie byśmy zbudowali jeden szybko schowek. To ja bym przerzucił... Gdybyście cały tytan, co macie, przerzucić do schowka. O, i ja teraz to. I jeszcze macie jakieś tytany, czy już wszystko? Ja już wszystko, ale idę tam szybko do tej jaskini. Ale w tej jaskini była masa tytanów. Mam tak dużo tytanów, że nic się nie zmieści. No to czekaj, bo zaraz już będzie miejsce. Tyk. I to najprościej będzie element T kształtny. To musimy teraz sobie wydać ten ulepszony fabrykator. Ale nie mamy go jeszcze. No wiem, ale musimy go zdobyć. Ale czekajcie. Kwarc, jeden kwarc. Naprawdę. No to rzuć mi tu przede mną. Już rzucam. Okay. Jestem, dzięki. Jestem. Zejdź z tego, tu jestem, o. Ale kwarc. To kwarc, no i myślałem, że chodziło ci o ten. Tytan. Nie, to ja chcę kwarc. Czekaj, ale w schowku był na pewno, jestem pewien. Bo ja przed tym odkładałem, bo zapomniałem, czy na błask. To już nie trzeba w sumie. Schowek. I jest kwarc. Tyk. Nie jeszcze nawet... wezmę sobie na... Kwarc tak... wygląda, dobra. Jeszcze dowiedziałem, dopiero na kwarc wygląda. Trzy... Escape. Jest. Włas? O, ten dźwięk. Welcome aboard, kapitan. Jest. Dobra, więc tu w sumie bym... Mamy drabinę, mamy fabrykator. Musimy tu dać jakieś... Fabrykator. No to już mam, czekajcie. Złoto było... Ale go nie dokończyłeś. No wiem, no bo złoto mi potrzeba. Złoto. Mam już złoto, nie trzeba. Co tu robi ten? Gazonat. Może go uderzę i ucieknę. No, on ucieknie. A u mnie on jest zafryzowany. Właśnie o to mówiłem, w synchronizacji. Mam złoto. U mnie on też jest zafryzowany, ale dał ten. Jest, kolejny fabrykator. Ten gaz. I teraz... Bije go ponad. O kurde, za to... U mnie. Dobra, ale on nie chce stąd iść, ja go atakuję. Uderz go parę razy, to się nauczy, to jestem pewny. Uderzyłem go już 3 razy. Jeszcze go... Dobra, no to teraz szybko je przenosimy. Zabił mnie! Gafonat mnie zabił. No. No nie. Dobra. A na szczęście mi zostało dużo itemów. Te najważniejsze nie. Mi zostały. Bo to jest tak, że cokolwiek wziąłeś po momencie, kiedy wyszedłeś z bazy, to ci znika. Czyli jakby wejście do bazy to jest zapisanie. Schowam tytany i wszystko. Do jakby ktoś mógł nazbierać kwarcu, dobra? Pani... Bo naprawdę mi się przyda. Tylko gdzie on jest? Szkło jedno. Ja nie wiem, gdzie jest ten kwarc. A na jakim nie ma ten kwarc? Po prostu to są te takie drobinki kolczaste, co sterczą z ziemi. Musisz to znaleźć. Ale to jest na byle jakim ziemię? No... Tutaj w okolicy jest na pewno. Czekaj, 3... Szukam. To? Nie. To nie to. Stawka tytanu. To ja też...
potrzebujemy teraz dużo kwarcu, no bo te duże schowki, co mają większą pojemność, one właśnie potrzebują kwarcu. Kurczę. Gdzie jest ten kwarc? Na pewno tu jest gdzieś w okolicy, no tylko żeśmy cały już wyszabrowali. Bo znalazłem tą dużą kość z powrotem, może tam będzie, bo może nie zebrałem. Miałem nadzieję, że to kwarc będzie. O, jest, mam. Mam kwarc, nie, mam dużo kwarcu. Mam jeden. Dwa. Trzy, cztery. Cztery kwarcu. O, zaraz chyba będę miał to, co lubię. Czyli pięć. Nie, jeszcze jeden element, dobra. Ej, mam sześć kwarców, wystarczy? No, powinno być. Tylko, że nóż survivalowy mi zniknął, jak zginąłem. Nie powinien ci zginąć. Albośś go wyrzucił po prostu. Nie. No. Palnik laserowy przyda się przy eksploracji. Dobra, gdzie ty jesteś? Wejdź tam do bazy i wrzuć do schowku. Wejdź do bazy. Ale do tej bazy co zbudowałeś? No tak. Teraz powinniśmy mówić, że kapsuła i baza. Dobra, to do szafy. Dobra, to do szafy. Kwarc. Wrzuciłem. Kosz na odpady jądrowe. Znalazłem. Na odpady jądrowe. Ja mam tam nagle, a potrzebuję do Simo. Ja do Simo. Dwa sztabki tytanu potrzebujesz, tak? No. To Katwer, chodź do mną. Pójdź do mnie. Nie, proszę, nie. Tak niewiele mi zostało. Zdążę? Tak, nie, tak. Zdążyłem. Katwer, gdzie ty płyniesz? Tutaj, patrz. Tutaj, nie do bazy, tutaj, wejdź do tego. Tutaj może będzie tytan, zobacz. Tu. Jest tytan, raz, dwa, trzy, cztery. Ale czekajcie. Sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć. Ile potrzebujesz tytanu, Katwer? Bo mam dziesięć tytanów. Dziesięć potrzebuję. To ja mam dziesięć. To pójdź do bazy. Też trochę wybierałem. Do kapsuły ratunkowej. To baza się nie zda. To dziękuję za kwas, żeście tu i teraz możemy pobudować szafki. Dobra, jest pytan w schowku. W tym schowku w kapsule ratunkowej. I teraz sortujemy przedmioty, żeby nie było wszystko w jednym miejscu. Czyli tam, gdzie jest tytan, to tytan, gdzie kwarc, to kwarc. A całą resztę to tutaj do tego pierwszego schowka możemy wrzucać. Tam miedź? A czekaj, jeszcze jedna rzecz. A gdzie dawać miedź? Miedź? Zaraz. No. Czekaj, czemu tu nie mogę postawić? Bo mam jedną miedź. Bo może fabrykator blokuje. Nie, już jest. Czekaj, jeden tytan. No i właśnie to jest zaleta, że jak posortujemy, że wiem, w której szafce co jest. Dobra, to miedź tam do tej. Ej, zróbmy może tak, że właśnie w jednej ja bym zrobił, że są same rudy, w drugiej bym zrobił, że są na przykład nie wiem. W pierwszej same rudy surowe, a w drugiej na przykład ma takie rzeczy na typu bardziej... W sumie w tej grze są same chyba rudy i surowca. No właśnie. No to można posortować właśnie diamenty. Diamentów, znaczy się wydaje, że one są takie wartościowe, ale tak naprawdę są lepsze rzeczy. Czekajcie, bo jakoś mi się coś zepsuło i nie mogę... Ty też ją, Kodet, ty też ją dostałeś? No, chyba tak. To ej, zrobiliśmy jedną sztabkę tytanu, a dostaliśmy dwie sztabki tytanu. Ale bagowanie. I sklonowaliśmy sobie sztabki tytanu.
Więc tu potrzeba, czekaj. Mamy sztabkę tytanu. Ogniw mamy. Mar możemy skraftować, ogniwo energetyczne i szkło, kurde. Jedno szkło. Tak, tutaj jest dużo przecież kwarców w szafce. Bo na Simofa zbieramy. To dawaj zbierajcie na Simofa i go dawajcie do tej nowej bazy. Dobra, do tej szafki tutaj wkładajcie rzeczy do Simofa. Dobra? To mogę, to wezmę kwarc, zrobię szkło, dwa szkła potrzebuję. Na końcu nazwiemy Simofa. Okej, tutaj macie na końcu szafkę. A da się to już zmienić? Ale na końcu, widzicie, macie napisane Simaf, szafka. Widzę. To róbcie rzeczy na to. Dobra, to Simaf. Po co potrzebujecie i ołów? Ołów i jedną smar, ołów i jedną baterię. No to już mamy ołów. Bateria jest, ale to miało być ogniwo energetyczne. To jeszcze potrzebujemy. No właśnie. Jedno. No ale. Nie bateria. Kopali się kraftuje, no to wiesz. Czy szkło się sklonowało? No. Mi się czasami znikają pewne rzeczy. Dobra. To jeszcze jedną baterię musimy zrobić i smar. Chyba tylko tyle. Czy jeszcze coś? Smar. Jeszcze jedna bateria. Smar i bateria, tak? No. Dobra, to kto idzie po co? Mar, chcecie? To ja już tu wam mogę załatwić, bo ja mam smar. Mamy smar. Sędzi dobra, to go tam włóż do Simofa. Tylko jeden smar. No, jeden nam jest potrzebny. No i tutaj mamy fabrykator od razu w środku, więc nie musimy dalej pochodzić. I potrzebujemy tylko jedną baterię. To, o, tutaj są miedzi. To dobra, to wezmę. Grzybki się łatwo załatwia. Grzybki stąd wezmę jakieś. Kurwa. Dwa smaru trzeba było? Na pewno. Nie, jeden chyba. Jeden tylko. Jeden smar, no to kto jeszcze dał drugi? No to ja szkło, tytan i ołów. Dobra, to teraz zrobię baterię. Baterię zrobię drugą. Bateria? Ja to... O, ja mam jakieś wiadomości nieprzeczytane. Nie, nie ma. To są te, ghost messengers. O nie, zmieniłem przypadek nazwę. No to jeszcze jedną baterię ma kto? Ja właśnie kraftuję teraz ten, tą inną baterię. Czekaj. Ogniwo. Czekaj, co? A, gumę silikonową jeszcze potrzeba, ma ktoś? Ty miałeś tu. Masz, widzisz? Zróbcie sobie... Jest ten, samoskanowanie. Dobra. Samoskanowanie zakończone. Nie skanowałem się. To. Ja, infekcja. A ja mam infekcję, wy? Dobra, i włóżcie te tu itemy, co były. To idziemy kraftować tego, bo już mamy wszystko. Wespnij się. Użyj konsoli pojazdu. Czyli nie robimy tak, że na przykład jedna osoba... Tu mnie stoi... Ej, co ty robisz? Figurka robiłaś u mnie. No, czasem się jest synchronizacja. Jest, dobra, mamy. Mamy tak... pierwszy Sima. Dobra, a robimy tak, że bierzemy trzy Simofy, na przykład jak było z innymi, z itemami innymi? Juhu! Czekaj, uda mi się... Ej, a bierzemy trzy Simofy? No tak. Ej, mogę... Ej, to daj mi, jakby też chcę fikołka zrobić. Czekaj, to się tak robią. Dobra, no to kolejny...
zrobię. Tylko no cost, no bo wykupujemy. Tyk. Widziałeś? Widzę. Tak to ja robię tym simulkiem, ale pozak. Nadajcie, bo zaraz leci kolejny simulak. Dobra, to jest na kogo. To idę ty Kasper i teraz dla no name'a. No. A da się nazwać simofy? Tak, da się, ale do tego to trzeba trochę rzeczy. No i właśnie to jest najgorsze, bo zastanawiam się, czy poszukać trochę i przemianować je teraz i później jakby skasować to, co używaliśmy, no bo będzie trudno rozpoznać, czy jest czyj. W sumie możemy tak zrobić. Się jak? Creative. Tu chodzi, simów na simofie. Ej, weź jedź simofem, Kasper. Unlock base. Ej, simofy się zablokowały, patrzcie na to. Co my zrobiliście? Stacja dokująca. Nie, stacja dokująca. No dobra, ale zaraz to skasujemy. Teraz szybko. Ej, zablokowały się nasze simofy, co mamy zrobić? No bo zespełnowaliście simofa na simofie. Nie, on spadł jeden na drugi. Co byście zrobili? No ja nic, ja tego nie spawnowałem. Lagowałem się. To wysiądź i daj mi na przykład poprowadzić. Zobaczymy, czy naprawi. Już. Dobra, witaj na pogładzie, kapitanie. Ja chcę edytować tego simofa. No to czekaj, właśnie to miałem zrobić. Poczekaj moment. Jest, już weszłam do tej stacji dokującej. It is normal to experience psychological discomfort. Research psychologiczny dyskomfort. May be partly alleviated by adopting a pet or anthropomorphizing an inanimate object. A kiedy będziemy mieć tę rybę taką cuddlefish takiego? Jakie cuddlefish? Cuddlefish, no jeszcze troszeczkę trzeba do tego. Poczekajcie, no bo bughead. Jaka ryba? Aha, już mam. No taka przyjazna ryba. Base. Upgrade. Konsola ulepszeń pojazdu. No troszeczkę się nieswojo czuję, że musimy tak oszukiwać, no ale żeby było wiadomo, czyj jest czyj. Dobra, Sebastian, chodź tutaj, nazwij go sobie i pokoloruj jak chcesz. Dobra. Dobra nazwa. Dobra nazwa, co to... Nie wiem. No, decyduj się. Ja płynę po swojego. Kolory. Kadłub. Nazwa niech będzie na czarny. Wnętrze niech będzie na taki. A pasek niech będzie taki. I nazwa będzie. I teraz jak będzie gotowe? Na dole masz po prostu naciśnij gotowe i wtedy będziesz miał. No i naciskam to. No i escape naciśnij. Zapisało ci się? Tak. No bo mi nie. U mnie jest ten czysty. U mnie jest... Wydokuj go. Wejdź do niego. O, jest zielony. Taki zielony. Nie, to ty jesteś zielony. Tak.
nie polecam wjeżdżać w ryby. One niszczą Simofa. No bo przecież nie mamy no damage ustawionego. I to w sumie taki... O kurde, jak wyleciałem z wody. To się stało. Głowę. Escape. Najlepsza rzecz w Simofach to robienie fikołków. Tak, kto mnie uderzył? Pewnie gdzie ty jesteś? A tu. Ja się nie uderzę. Dobra, to teraz mamy Simofy, to możemy gdzieś popłynąć. Może na tą wyspę, tą inną. Ja sobie jeszcze muszę zrobić ten. Bo właśnie, bo jeszcze Kasper nie miał. Gotowe. Escape. Ja już wysiadam. Twoim. No. Ładny, ciemny, zielony. Dobra, Kasper, już możesz. Coś ty zrobił, czemuś się wbił w ścianę? Nie wiem, no... zwykły ten, klasyczny. Dobra, co? Gdzie jestem? No klasyczny, po prostu. Jak klasyczny? No ten normalny, ten biały. Ja? Mam? No, nie ma koloru. No... No ale właśnie, ty swój widzisz, ja swój widzę i Kasper widzi swój, czyli tak naprawdę... Kacper, ty widzę. Możesz płynąć tak normalnie? Powoli mnie przyspieszając na kula? Nie. Ja to jeszcze zobaczę, jak to wygląda. Ty, no dobrze wygląda. Dobra, ej, to jak Kacper to zrobi, to płyniemy na tą wyspę? Tą inną? No, jeszcze nie dostaliśmy sygnału o niej. To możemy tam popłynąć. No nie wiem, możemy. Tak przedwcześnie. No to już może zrobimy w następnym odcinku. Udało nam się dzisiaj dużo zrobić. Między odcinkami ja skasuję to, bo to jest trochę oszukiwanie. No a tak, no to cześć wszystkim. Do widzenia. No. Miłego dnia. Do widzenia.